Cześć! Dzisiejszy odcinek nieco inny. Zajrzymy sobie do booster packów. Zrobimy sobie unboxing booster packów. Mam tutaj losowe booster packi z Galactic Battle, Union Force, Crosswords oraz Tournament of Power. Zobaczymy, co uda nam się w nich wylosować. Zaczniemy sobie po kolei od czterech pierwszych. Booster packi z Galactic Battle. Uwaga, otwieramy pierwszy. Zaraz zobaczymy, co tam nas takiego spotka. Pierwsza karta. O, lider. Niestety karta lidera jest zwykła. Druga karta. Bados. Kolejny Goku. Jest tutaj różne karty. O! Jedna karta specjalna. King Cold. Ojciec Imperatora. Karta specjalna. Bardzo fajnie. Ok. Drugi boosterek. Zaraz zobaczymy, co tutaj nas czeka. O. Znowu Bados. Widzę, że część kart się powtarza. Z tymi, które już wcześniej miałem z booster packów. Tutaj wystawimy sobie lidera. O! I kolejna karta specjalna. Tak się prezentuje. I z nami kolejny booster pack. Zrobimy jeszcze tak, żeby było widać przynajmniej większość z kart. Inne karty mi się zgłosowało. Nic jeszcze nie ma. O! Kolejna karta specjalna. Bardzo ładna. Że te karty specjalne to niezła grabka dla kolekcjonerów. Bardzo ładnie się prezentują. I ostatni boosterek z Galactic Battle. Zobaczymy, co w nim się kryje. O! Kolejny, tym razem hit. Jako nasz lider. Tutaj już mamy dwie karty lidera. I reszta kart. Którą możemy znaleźć w tym boosterku. O! I kolejna karta specjalna. Tym razem Bados. Bardzo ładnie się prezentuje ta karta. No, teraz czas na kolejny zestaw czterech boosterków. Cztery boosterki Union Force.
Zaczynamy od pierwszego z brzegu. Zobaczymy, co uda nam się w nim wylosować. Tutaj już wcześniejsze ułożyłem sobie kolorystycznie. O, Ovidii. Kolejna karta lidera. Już tutaj widzę pod spodem, że mamy bardzo dobrą kartę. No proszę. To jest bardzo dobry strzał. Od razu wędruję do kejsika, żeby się jej nic nie stało. Tutaj akurat mieliśmy farta. I kolejny booster. Zaraz zobaczymy, co tutaj wylosujemy. I o, i to też jest dobra karta. No proszę, no tutaj Union Force wygrał tymi swoimi specjalnymi kartami. Już muszę powiedzieć, że tutaj dwie bardzo dobre karty. O, tu mi się zdarzyło pomieszać kolory. Także, no proszę, bardzo dobrze. Kolejny boosterek. Mam nadzieję, że tutaj również będę miał tyle szczęścia i uda mi się też wylosować tak dobrą kartę. I o, kolejny Babidi. O, to niekoniecznie jestem szczęśliwy. O, ale tutaj mamy już dwóch liderów w tym boosterze. Także jeszcze pokażę drugą stronę, jak wygląda ten. Także bardzo, bardzo fajnie, że dwóch liderów. Chyba Union Force póki co jest szczęśliwszym zestawem, ale spokojnie, jeszcze czekają na nas jeszcze dwa zestawy po cztery boosterki. O, kurczę, no wyjątkowo chyba, no zdecydowanie Union Force to już trzy boostery otwarte i trzy bardzo dobre karty. No muszę powiedzieć, że i w jednym jeszcze podwójna karta lidera. To prawda nie za mocny ten lider, ale naprawdę spoko. Tutaj od razu nas witają w tym booster paku liderem. Bardzo fajny lider. Tak się prezentuje. I kolejno karty. O, porta. On się przyda w moim deku, ten zestaw. Karty, jak widzicie, raczej je będę starał się układać kolorami. I na końcu widzę, już jest jedna karta specjalna. Też bardzo ładnie się prezentuje. Kolejne cztery boosterki Crosswords. Mam nadzieję, że no tutaj jak tak samo jak w boosterach Union Force będą tak samo szczęśliwymi zestawami. No ciekawe,
Tutaj pierwsza karta od razu nas tutaj wita, karta lidera. Od razu na starcie mamy kartę lidera i jedziemy z kolejnymi kartami. Tutaj widzę, już są kolory czarne. O, i dwie karty specjalne. No proszę. Tutaj na koniec nie dość, że myliśmy w tym boosterze i zarówno kartę lidera, jak i dwie karty specjalne. Ta jest dosyć dobra. A tam zachowamy sobie na później. I kolejny booster. Ciekawe czy... No tutaj crossword też muszę powiedzieć. No pierwszy booster naprawdę był zaskakująco dobry. Zaczynam się układać kolorami. Kurczę, i tutaj znowu dwie karty specjalne. No, naprawdę. No, kolejny booster pack, który mnie zaskoczył. Tutaj super. Co prawda nie są za silne, ale żeby je tutaj ochronić, to weźmiemy folikę. Kolejne. No tutaj ten zestaw. O, kolejny lider. Tym razem czarny. Myślę, że tutaj no. Tutaj crosswords jest na równi. Jeśli chodzi chyba o zawartość, póki co tak mi się wydaje, z Union Force. Także jeśli miałbym następnym razem chyba decydować się na jakieś boostery, to myślę, że byłyby to na pewno boostery z Crossroads albo Union Force. No proszę, kolejna karta. Już, no, wszystkie wycinam to. Szkoda, żeby się zniszczył. I ostatni booster pack Crosswords. Zobaczymy, czy również będzie tak szczęśliwy. O, to się zablokowało. Czy również będzie tak szczęśliwym zestawem. Pierwsza karta. Dobra karta. Szkoda, szkoda, że nie jest w wersji specjalnej, ale... O, kurczę, szkoda, że ją zagiąłem przy otwieraniu. Właśnie dlatego te foje, ale no... Veci do Blue. Naprawdę... Akurat bardzo lubię tę postać. Dlatego tym bardziej cieszę się, że... Wylosowałem tą kartę, naprawdę super. I ostatnie 4 booster paki z Tournament of Power. Mam nadzieję, że te również okażą się szczęśliwymi booster pakami. Pierwsza karta. Od razu lider. Tak się prezentuje. Niestety tutaj na razie nie mieliśmy żadnego lidera w wersji specjalnej, a szkoda. O! Znowu dwie
Zobaczmy wersji specjalnej. Od razu je tutaj wrzucimy do odpowiedniego case'a. Jedziemy dalej. Kolejny booster pack. Tak się prezentują te karty. To karta lidera. I o, kolejna karta specjalna. To również jest całkiem niezła. Kolejny booster pack. O, kolejna karta lidera. I karta specjalna. I jedziemy z ostatnim. O, Golden Freezer. O, i tutaj jeszcze Jaren jako lider. I zaraz tym razem w wersji specjalnej. Podsumowując, z 16 booster packów mamy następujące karty lidera. Także całkiem niezła zdobycz. Sobie ją bardzo rozłożymy. Oraz mamy z kart specjalnych raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, 16, 17, 18, 19, z 16, 19 kart specjalnych. No to całkiem niezły wynik i do tego całkiem porządne karty. Zwłaszcza te pierwsze. Myślę, że jeśli ktoś jest kolekcjonerem, na pewno z takiej ilości kart specjalnych na pewno by się ucieszył. Dzięki wielkie, jeżeli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Na razie, trzymaj się, cześć!